Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek przerabiania Simów z gry, a dzisiaj przed wami będzie Penny Pizzas. Znajdujemy się w mieszkaniu Penny Pizzas, które to mieszkanie jakiś czas temu robiłam w ramach serii przerabiania domów z gry. To mieszkanie dla was jest udostępnione, znajdziecie je tutaj, znajdziecie je tutaj i znajdziecie je tutaj. W sensie u mnie pani Scarlett się nazywam i lecimy w pomieszczenia i to mieszkanie jest tutaj. Także jeżeli chcecie, to wbijajcie. Te tutaj usunięte ściany są dlatego, że tutaj powinny być drzwi, żebyście wiedzieli co i jak. Nie wiem, czy to wtedy jest funkcjonalne, ale to do testowania byście już to mieli. To powinno być tutaj podniesione i z tego co pamiętam, nie wykorzystuje to dużo rozszerzeń, chyba tylko podstawę i miejskie życie. Natomiast Penny, chyba po raz trzeci do ciebie podchodzę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pamiętajcie o zostawianiu łapek i komentarzy, będzie mi bardzo miło. Minimum 1000 łapek i następny odcinek będzie za tydzień, w poniedziałek. Jednocześnie mogę wam powiedzieć, że tutaj jest problem, jeśli chodzi o tworzenie znanych osób w The Sims 4, bo pan Makłowicz nie uzyskał waszej sympatii za bardzo i nie wiem, czy się pojawi w przyszłym tygodniu, więc odsyłam też bardzo serdecznie do pana Roberta Makłowicza. Możecie zobaczyć, jak sobie poradziłam z tworzeniem tej zacnej persony. Natomiast Penny, chodź tutaj do nas, lecimy Shift i na Penny i robimy modyfikuj w stwórz Sima. I moi drodzy, przypominam wam, że seria przerabiania Simów z gry nie jest serią, w której ja zmagam się z różnymi trudnymi wyzwaniami, takimi jak na przykład tutaj sylwetka Penny Pizzas. Jest to seria, gdzie ja sobie przerabiam Simów pod swoje rozgrywki i ci Simowie nie są udostępniani. Ja tam wam raz wrzucam, raz nie CC, w zależności od tego, czy mam czas siedzieć i je wyszukiwać. Wiem, brzmi to źle. Natomiast niestety nie zawsze jest tak, że mogę przysiąść i tak szukać. Staram się czasem coś tam nadrabiać, wiem, że mam sporo braków, więc już nawet wam nie obiecuję, kiedy się CC pojawią, o ile się pojawią w ogóle do tego odcinka. Jeśli się pojawią, to naprawdę będę się cieszyła. Boże, jaką ty masz brzydką sukienkę, to sobie Penny. Także lecimy z tą naszą gwiazdą i ty jesteś dosyć tak kolorowo ubrana. A wiesz co, powiedziałabym nawet, żebym ci tej fryzury nie zmieniała. Zrobimy tylko, żebyś wyglądała troszeczkę lepiej. To ci usuniemy i lecimy z figurą. Strasznie mi się to nie podoba, co ty tutaj masz zrobionego. Zrobiłabym to bardziej tak. To bardziej tak naturalniej, żeby to wyglądało. I tutaj, moja droga, oczywiście prostujemy ci plecy, prostujemy ci kręgosłup. Wy też się prostujcie tutaj jeszcze tak i troszkę ci te bioderka bym dodała. I myślę, że już ta figura Penny Pizzas jest bardziej pod figury, które zawsze robię wszędzie, czyli klepsydry. A teraz lecimy do twojej twarzy i cały makijaż ci zdejmiemy. I widzę, że ty buźkę masz naprawdę bardzo fajną. Nic bym jej nie zarzuciła. Jedyne, co muszę zrobić, to standardowo zmienić sobie oczy, także lecimy tak. Oczy ci powiększymy, bo ty miałaś powiększone. Tutaj sobie tak zmniejszymy. Tu sobie na pewno tęczówkę też zmniejszymy, bo ja wolę, jak jest zmniejszona. Jeszcze trochę bym oczy powiększyła, odsunęła. I właściwie chyba tylko jeszcze tutaj delikatnie z noskiem bym zrobiła tak. I usta bym tutaj troszkę ścisnęła. I to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o przerabianie rysów. Zobaczymy, jak będziesz się, Penny, moja droga, prezentować ze skinem. Ja oczywiście was zapraszam bardzo serdecznie też na inne serie na moim kanale. Szczególnie zapraszam was na serię, w której to wy dokonujecie decyzji, jak będą wyglądały odcinki. Czyli seria Kaja, wasze wybory. Bardzo zapraszam. Tam jest mega dyskusja, ponieważ nie do końca zgadzacie się niektórzy z wyborami, które w demokratycznych głosowaniach na moim Instagramie się odbywają, więc no, dzieje się. Na razie wybieracie cały czas spokój w tej serii, a jeżeli ktoś lubi coś rozwalać, lubi dramę, niech wbija koniecznie i głosuje. Głosowania są w środę chyba i czwartki, albo w środę, albo w czwartki, nie w środę i czwartki. Na moim Instagramie. Tutaj mamy malunek. Dobra, lecimy sobie teraz z rzęsami, okulary. Dzisiaj strasznie mnie boli głowa, ale to tak naprawdę jakoś tak aż dziwnie. Wydaje mi się, że to jest kwestia ciśnienia. Wypiłam dwie kawy, wciąż cały czas czuję taki ból, więc jeżeli nie do końca dzisiaj będę jakaś taka fajna, to sorka. Kocham te rzęsy. Ja kocham bardzo długie rzęsy, których nigdy bym sobie nie zrobiła, tak szczerze, ale na Simach uwielbiam im robić. No może nie aż takie, ale wiecie, takie naprawdę długie. Wręcz takie łopaty. Czy nie łopaty, miotły takie. Bardzo, bardzo lubię. Ale sama sobie bym ich nigdy nie zrobiła i to jest dobre.
Jestem niekonsekwentna pod tym względem. Zastanawiam się, co ci tutaj dać, Penny. Ale chyba jakiegoś za wielkiego wyboru, jeśli o to chodzi, nie mam. Chyba damy ci po prostu te, bo ja bym chciała, żebyś ty była taka... O, właśnie... ładnie, ładnie zrobiona tutaj i jakieś brwity, brwi takie same jak kolor włosów, bardzo proszę. I zrobimy takie brwi, bo ładnie wyglądają. I do tego brązowe oczy. Strasznie dużo simek z brązowymi oczami. To już jest kolejna simka z brązowymi, którą robię w tej serii. Nie pamiętam, jakoś tak te jakieś niebieskookich, zielonookich chyba w ogóle nawet jeszcze nie robiłam. Chyba, że to po prostu ja tak wybieram tych simów. Aż że cały czas ci brązowo ocy się pojawiają. Czy robimy ci to? A nie, co ja robię? Nie jesteśmy w dobrym stroju. Mamy być w tym stroju. To czekaj, to jeszcze raz. Zmarzymy ci to i lecimy z oczami. Ty miałaś mieć te oczy, tak? Te oczy i w kolorze tym tutaj przy niebieskim zrobimy. Dobra, te oczy dlatego, że są nowe. I właściwie to jest chyba jedyny powód. A skin ten dlatego, że dawno go nie wykorzystałam. Nie wykorzystywałam, przepraszam. Okej. Okay. Możemy zrobić tak, możemy zrobić tak. Lecimy teraz z jakimś takim makijażem dla ciebie. Może być ten. W ogóle dajcie znać, czy wy też zaczęliście przerabiać simów, bo wiem, że bardzo dużo osób, od kiedy prowadzę tę serię, postanowiło sobie też posprzątać u siebie w rozgrywce i dostosować simów bardziej pod siebie. Jestem ciekawa, czy należycie właśnie do tego grona, czy też sobie prywatnie coś tam robicie, ogarniacie, zmieniacie. Ja uważam, że warto, bo jednak mnie osobiście design tych simów czasami przeszkadza i wolałabym, jak zaczynam jakieś serie, mieć właśnie ich popodmienianych. Muszę właśnie do Kai dosyć sporo simów tutaj popodmieniać, bo robiłam ostatnio, a ich nie wrzucałam. Dosłownie ich nie wrzucałam. Dobra, tak, tak, pięknie. I teraz może coś pójdziemy z tym dalej. Ale naprawdę bym jej nie zmieniała, tej fryzury. Chyba bym ją taką zostawiła. I te kolczyki zmieniłabym, ale wiecie na jakie? Zaraz wam pokażę, bo tutaj mam takie CC, które bardzo mi się podobają. I to są... Gdzie wy jesteście? Takie fajne, 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 jak skrzydełka. O, te. Kochani, zakończyłam pierwsze trzy stroje, a z racji tego, że mamy tutaj tylko i wyłącznie Penny Pizzas, to opowiem wam najpierw o tych pierwszych trzech strojach, potem przejdę do kolejnych trzech, opowiem wam o nich, a potem przejdę do ostatnich trzech i też wam o nich opowiem. I moi drodzy, Penny Pizzas prezentuje się w ten sposób. W sensie stwierdziłam, że dalej chcę, żeby ona miała taki luźny strój. Ona miała trampki i sukienkę, więc teraz dostała taki komplet. Koszulka, sukienka, przepraszam, trampki i... No nie, sukienkę, a ten komplet, koszulka i spódnica. I do tego sportowe buty, jakieś bransoletki, kolorowe paznokcie. No i tak jak wam wspominałam, nie będę chciała zmieniać jej tego kucyka, ponieważ on dla mnie jest bardzo charakterystyczny do niej. I gdybym jej go pozbyła, mam wrażenie, że Penny Pizzas już całkowicie nie byłaby sobą. Także tak, jakiejś wielkiej ingerencji w jej rysy nie było. Oczywiście były ingerencje w jej kształty, bo no to widzieliście. Lecimy sobie do stroju oficjalnego. Tutaj dostała najnowszą sukienkę, jaką sobie pobrałam CC. Kocham tę sukienkę, w ogóle piękna jest. No i do tego taki elegancki makijaż, przygładzone włosy, bo ja bardzo lubię przy takich, jak już jest taka bardzo ozdobna sukienka, jak ta tutaj, taką harda i w ogóle dać właśnie takie proste, gładkie włosy. I lecimy do stroju sportowego, tutaj wiele się nie zmienia. W ogóle uważam, że przepięknie Penny Pizzas wygląda z tymi soczewkami. Bardzo polubiłam te soczewki. One to jest takie, wiecie, z jednej strony je lubię, z drugiej nie lubię, ale w sumie na Penny Pizzas prezentują się całkiem spoko. Lecimy sobie dalej. I mamy kolejne trzy stroje. Pierwszy to jest strój do snu, zwykły, luźny, koszulka plus shorty. To są shorty z uniwersytetu i to prawdopodobnie jest któryś z tych uniwersytetów simowych, ale... Niech będzie, nie przeszkadza nam to absolutnie. Strój imprezowy prezentuje się natomiast tak, zaczesami i włosy, bo jakoś bardzo mi się podoba z takimi zaczesanymi włosami. Ogólnie uważam, że to jest prześliczna simka i mało tego, uważam, że ona stanowiłaby piękną parę z Donem Lotario, którego robiłam. Nie wiem, czy kojarzycie i pamiętacie mojego Dona Lotario, ale wam go tutaj wrzucę na chwilę. On jest udostępniony dla was. O, był tam, był tam, był tam. Bardzo proszę, rodziny i pokaż zawartość zmodyfikowaną właśnie z nim. I tutaj sobie zrobimy tak, ciebie wywalimy, ale myślę, że ona plus nasz Don Lotario to byłby piękny
Kurczę, pięknie, pięknie by razem wyglądali, no po prostu chyba ich gdzieś w której swojej rozgrywce będę musiała połączyć. Także tak, jakbyście byli zainteresowani, to Don Lotario jest dla Was dostępny. On był właściwie od podstaw robiony, bo bardzo mi się nie podobał Don, którego mieliśmy w grze. I lecimy sobie teraz z kolejnym strojem, to jest strój do pływania. Ja mam cały czas braki, jeśli chodzi o CC ze strojami kąpielowymi, więc tutaj za wiele nie poszaleję. Nie podoba mi się totalnie ten strój kąpielowy, ale naprawdę już nic innego nie mam. Cały czas wokuje trzy te same stroje. Muszę w końcu się wybrać i pobrać kolejne stroje kąpielowe. A teraz przed nami już mój znienawidzony strój, którego bardzo, bardzo, bardzo nie lubię, czyli strój na ciepłą pogodę. I tutaj ja chcę po prostu coś dać i uciekać. Jest tutaj jakieś takie coś, co mogę właśnie wrzucić i udawać, że mnie tu nie było i ja nie chcę być tutaj dalej. No musi być coś. Musi być coś w tym temacie. I ostatnie dwa stroje. Strój na ciepłą pogodę oraz strój na zimną pogodę. Ta-dam! I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeszcze raz na koniec przypomnę Wam. Strój codzienny, strój oficjalny, strój sportowy, strój do snu, strój imprezowy, strój do pływania, strój na gorącą pogodę oraz strój na zimną pogodę. Moi drodzy, jeżeli sami przerabiacie właśnie tych simów, i macie jakieś swoje wersje Penny Pizzas, koniecznie wrzucajcie je do nas na serwerze na Discord. Tam mamy dział poświęcony właśnie Waszej twórczości. Z chęcią zobaczę, jak Wam wyszła ta przeróbka, co tutaj zrobiliście, co zmienialiście, co dodaliście, bo być może coś fajnego, czy mogłabym się zainspirować. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście na moje social media, zapraszam Was na Instagrama przede wszystkim, bo tam się dużo ważnych rzeczy dzieje, no i też ja spamuję swoją osobą, no bo oczywiście, kto by nie chciał znać informacji na mój temat. Zostawiajcie łapki, trzymajcie się wszyscy i cześć!